Jesteśmy na ulicy Dworcowej, gdzie sadzone są drzewa. Inicjatywa Fundacji ProLas, 888 drzew na jubileusz miasta. Na jakim jesteście etapie? Co dzisiaj zasadzicie? Ile tych drzew? I to chyba jest taka końcówka, jeśli chodzi o wiosnę. Tak, jeżeli chodzi o wiosnę, to jest ostatni już dzisiaj etap i kończymy w ten sposób tak zwaną kampanię wiosenną. Dzisiaj sadzimy przy ulicy Dworcowej 8 drzew. Jesteśmy po rozmowach z PKP, po ustaleniach i bardzo się cieszymy z tego, że otwiera nam się nowa możliwość wejścia na grunty PKP, ponieważ ich jest dużo w centrum miasta i mogą mieć z tego fajne nasadzenia. Dzisiaj przy ulicy Dworcowej 8 drzew, 4 graby kolumnowe oraz 4 wiśnie piłkowane, a więc też jest zachowanie spójności z tym, co na samym początku robiliśmy, czyli tam przy wiadukcie też są właśnie te same gatunki drzew zasadzone. No i tak, dzisiaj kończymy ten etap wiosenny, ponieważ robi się ciepło. Już teraz chcemy się skupić na tym, żeby zgromadzić zgłoszenia, żeby też przegrupować trochę siły, podsumować wydatki, podsumować możliwe tam dalsze działania i po prostu zacząć z nowym impetem na wiosnę, na jesień, tak? Na jesień i zasadzić coś ciekawego na jesień i dobrnąć do tych naszych 880. No właśnie, ale dobrniecie? Czy nie ma kłopotu? Czy jest takie zainteresowanie? Jesteśmy teraz na poziomie 465 około dzisiaj drzew. Mhm. Także powyżej wszelkich oczekiwań, powyżej jakichkolwiek naszych założeń. Mhm. Także myślę, a dużo zgłoszeń macie już teraz, na powiedzmy, które w jesieni będziecie mogli realizować albo próbować? Tak, mamy na pewno kilkadziesiąt zgłoszeń już zatwierdzonych, kilkadziesiąt do rozpatrzenia. To cały czas przychodzi, cały czas się dzieje, także na pewno jest co robić i będziemy też obserwować, co się będzie działo na latem, prawda, na naszej mapie. Czy w centrum miasta, w samym centrum miasta też drzewa mogą na pewno będziemy chcieli się do tego przymierzyć, ponieważ zasady nasadzenia w centrum miasta są trudniejsze. Tam trzeba wystąpić o nieco więcej zgód formalnych, włączając to czasami nawet konserwatora zabytków. Dlatego lato to będzie dobry czas, żeby nad tym po prostu się pochylić i wszystko formalnie dopiąć. A jak pan ocenia w ogóle tutaj wsparcie mieszkańców tej inicjatywy, zaangażowanie? No, bardzo pozytywnie. Zawsze było wiele chętnych osób do pomocy. Przy każdym sadzeniu podchodzili ludzie, zgłaszali się do nas nowi, jakby tutaj pasjonaci tej akcji. Bardzo pozytywnie. Myślę, że też ta społeczna warstwa na duży plus. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dzięki serdecznie.